Gdy zaczynałem, to nie miałem nic. Każdy się śmiał albo olewał. Chodziłem dwie klasy do prywatnej szkoły, bo mama nie chciała Menela. Bo mama chciała jak najlepiej, nie chciała, by ten blok mnie zeżarł. A dzieciaki z prywatnej szkoły potrafiły śmiać się, że mam tani plecak. Całe dzieciństwo, braciszku, miałem przejebane, a nie miałem pecha. Do trzeciej klasy poszedłem normalnie, to śmiali się, że chodzę w dresach. Mama poleciała na wyspy, sprzątała kible i spała po śmieciach. Babcia się mną zajmowała, bo tata miał w chuju, gdzie jest jego dzieciak. Widziałem melanże. Widziałem brzydkie suki, średnie suki, piękne suki, widziałem każde. Prawie zamieszkałem na dnie, prawie zostałem na winklu. Gucci nie zmienia niczego, bo byłem tak samo prawdziwy, jak chodziłem w ciuchach kupionych na rynku, bore! BDS, tak? Który urodził się wtedy, kiedy była bitwa w Płocku. Posłuchałem jego parę kawałków, poza niektórymi, które nie są moją gdzieś tam bajką. To jest tekstowo człowiek, który jak będzie konsekwentnie pracował, to świetni ludzie, naprawdę. Podjeżdżam na blok w nowej furze, jakoś rok już nie jeżdżę autobusem. Bo już nie muszę, nie wiem ile kosztuje twój koks. Piję sobie sok w nowej furze, nie wiem, bo już nie muszę. Ale szanuję tych, co tak jak ja nic nie mieli. Pa, moi ludzie, i w kuju mam wiek, nie kto chodzi w bluzie. Bo nie marzenia nie mogą mi uciec. Kto stoi w budzie, gdzie moje mordy? Kto stoi w budzie? Ja piszę teksty, a ziomy naturę. A technika jakbym był po Bollywoodzie. Nie jesteś co w Hollywoodzie. Mój pies ma na imię Gustaw. Czemu tak z dupy to wplata w te wersy? Bo mój pies ma na imię Gustaw i nawet on bywa od ciebie mądrzejszy. W swojej galerii trzymałem jedynie obrazy nędzy. Schowaj swój towar i teksty. Schowaj swój towar i zobacz w Meksyk. Piszą mnie każdy polski hip.